Cześć, jestem Logopeda, widzimy się w kolejnym odcinku z Darkesta i dzisiaj sobie pójdziemy do Kniei. Mamy kolejny z pospolitych przedmiotów fajny. Dalej czekam, aż to będzie coś dobrego na tym bossie, niestety jest pierścień męczennika. Ja wiem, że pewnie mnie za to winicie i chcecie na tego bossa, żebym poszedł, ale ja czekam na jakiś dobry item, no ludzie, no jak mam dobrze grać w tę grę, to mi dajecie też zagrać moją gierkę. Tu też są takie kupy te itemy same, więc no, pójdziemy po prostu po coś, co jest pospolite i dobre. Muszę też zrobić szybko jakieś trójki wbić, tylko też muszę uważać, bo jak bije trzeci poziom, to bohaterowie z trzecim poziomem już na przykład nie mogą iść na bossa na tego, nie? Dlatego też tak jeszcze nikogo nie mam na trzecim. Dismos jest chyba najbliżej. Więc pójdziemy sobie najpierw tutaj na krótką do Kniei. Tak, pokażcie mi tego ziomka. Masz cię spałą, to spoko, bo on będzie spadać na tylnią linię. W pierwszej turze może nie, ale okej, możemy tak pójść. Drużyna ta sama raczej. Nikt raczej na drugi poziom jeszcze nie wbije, a tą kapłankę sobie podlewulujemy trochę. No, to jest krótka, więc na te nie patrzę. Dałem puzderko, dałem tobie to puzderko. Dobrze, dałem. No spoko, z tym puzderkiem to ja się nie martwię. On będzie raczej zaczynać, ma 9 speeda, to może będziemy w końcu wyautowywać tych ludzi, którzy nas będą denerwować. Dobra, to jest Knieja. Ja nie wiem, ostatnio jak wziąłem 8 i się prawie na tym przejechałem, to dobra, trochę przewalę tych hajsów i wezmę sobie za 12. Tutaj jest dużo tych... dużo jest przeszkód tych niej strasznie. 8. Tu z wszystkiego po troszku praktycznie, jeśli mam być szczery, tak zrób. Antivenom Sentu też bardzo potrzebne. Może z dwa klucze. Tego nie chcę też za dużo kupować. Tam to też jest potrzebne. Czy woda święcona? Można kuerka zniszczyć, jak macie wodę święconą, jeśli dobrze pamiętam. To weź jedną wodę. Jeśli dobrze pamiętam, nie jestem do końca pewny. Czy jest sens tak przekupywać? Tam były groby i coś jeszcze chyba się łopatą otwierało, więc dobra, weźmiemy sobie jeszcze jedną łopatę. Gro. No skrótka, więc może przesadziłem trochę. To jest losowe, na przykład zamiast tego, co teraz na czymś użył przednio, to może tam się pochodnia pojawić, nie? To jest generowane losowo. I też jakby ktoś w komentarzu dobrze gra, kojarzy tą grę, to niech mi wytłumaczy, jak dokładnie działa, bo czasami są takie misje właśnie, w której trzeba na przykład coś trzeba zrobić, nie? Na przykład trzeba tam ukraść na przykład zboże tym knurom, bo ja tego do końca tego nie umiałem tego znaleźć na stronach nigdzie. Czy jest coś takiego zaprogramowanego? Że jak przejdziemy taką misję na przykład, bo mi się to często zdarzało, że na przykład miałem misję, żeby zebrać 3 stogi siana u tych świń. Zebrałem je i od razu następnego tygodnia miałem wydarzenie takie, że wszystko miałem za darmo w sklepie. I czy to dzięki temu właśnie? Albo miałem coś takiego, że w Kniei musiałem rozświetlić drogę, właśnie tutaj gdzie jestem, musiałem rozświetlić takie 3 posążki jakby zapalić. I dzięki temu pojawiły mi się bohaterowie. Dużo bohaterów mi się pojawiło, dobrych, takich trzeciopoziomowych, nie? Jeszcze od tego zależy. Dobra, rozbójnicy jacyś. Spoko, ty się ruszasz pierwszy. Czy ja chcę kostkę na siebie używać? A jesteś w stanie zabić, wyautować go? No tak słabo, bym powiedział. No to nie jest super prosta bitwa, więc może zjedz sobie tą kostkę jedną. No tak jakoś mało bijesz. Dobra, to spróbujmy tak pojechać. Była mała szansa, że zabije, no. Oj, to może być ciężko. Dismas jest jednak lepszy, bo... Znaczy Dismas jest po prostu lepszy, bo może wałtować kogoś na raz. Ty walnij tutaj. To wyleczę to, co oni strzelają, bo oni strzelają we wszystkich po troszku, nie? No to może jeszcze kapłanka jakoś da radę wyleczyć. Skrytym jakimś, ale nie było stresu do ściągnięcia. Mała szansa, że zabijesz. To może go piźni, tak. A ja nie wiem, znowu 75% i odporność jest. Dobra, przynajmniej w tego bijesz, to spoko. O, uniki wchodzą na coś. Masz buty nietypowe? Jak się te nieuchwytne buty? Stresi komuś do ściągnięcia jest. Jest stresiok. Jeszcze raz gryzkiem. Czy może tego wyautuj, co teraz nie strzelał jeszcze? Tą dziewiątkę. No takie krawienie na początku jest spoko, bo to trochę dodaje. I potem już wiadomo, że na ktoś jak mało bije, to jest w stanie to no, dobić kogoś takiego. Spróbuj tutaj na przykład, zajebiście. I się uleczy. Chciałbym też po 4 kapłanki spróbować, no ale ja nie chcę tutaj trollingu odrobić, nie? Że jakieś osoby buildy i tak dalej. Foko, on umrze tak czy siak od tej trutki. I ty się możesz uleczyć. Przytul się do pieska. No tu jeszcze stresik komuś ściągniesz. 7 jest do ściągnięcia. No i dobra, fajny team. Wszyscy się tu leczą, bufują. Tylko mało obrało obrażeń jest wejściowych w tej drużynie. I dobrze, że do Kniei poszliśmy, bo potrzebujemy strasznie aktów, żeby sobie ulepszać kuźnię. A kuźnia ulepsza nam bronię.
na razie jestem gotowy na trzeci poziom, tylko za niedługo czwórki skoczą. Znaczy nie mam pancerzy jeszcze na trzeci poziom ulepszony. Ale też warto, bardzo warto ulepszać to piec, żeby była tańsza ta kuźnia o 10%. Na początku tak nie boli, nie widzisz się tej zmiany, ale potem jak maksymalne ulepszenie kosztuje 4, kosztuje chyba ile? Nie wiem ile normalnie kosztuje, ale wiem, że jak macie na maksa wymaksowane, to kosztuje 4000 jeden upgrade broni albo pancerza. Co i wyobraźcie ile musi kosztować, jak nie macie tego, tej taniości. Jakieś 8k pewnie, coś takiego obstałem. Plecaczek. Bandażyki, spoko, tu czasami krwawionko wchodzi. Tylko jakieś przedmioty do otwarcia byście mi dali, jakieś tutaj takie mogą trupy leżeć. Ektoplazmy i skurwiele. Serum się rusza szybciej. O Jezu, Jarlikina mi do tyłu posłał, czyli bez... Patrz jak komputer myśli, gnojak. Spróbuj taki, z kapłanką go dobijecie. No, już jakieś inwokacje Adama Mickiewicza przeczytała. Od tyłu chyba. No i przespieduj nas. To będzie długa walka, więc spieć się przyda. Ja nie jestem pewny, czy oni się mogą rozmnażać jakieś strzały, ale chyba mogą. Ślimak, pokaż rogi. Oni będą potem wkurzający, bo oni mogą się mnożyć te... Skurwiorze. Ty możesz trzecią linię stunować? Możesz, tylko ty go do tyłu poślesz. No dobra, spróbuj tak. Żeby go potem łowczy dobił. Cytokineza, już się rozmnażają. O Jezus. Dobra, weź sobie pochodnie zrób. Uderz tego. Za mało go uderzyłeś niestety. Walnij jeszcze raz buffa. Też mogę teraz stres ściągnąć, nie trzeba tak od razu buffa po buffie rzucać. Wrzaśnij sobie. O, nie podoba mi się ten team. Zamiast tego powinien być jakiś rycerz. Ty umrzesz przynajmniej? Nie, masz krawienie na jednym, no. Dobra. Dobij go już. No to się rozmnoży, ale plus jest taki, że to się nie zamieni w takiego jednego wielkiego skurwysyna, bo to potem na wyższych poziomach się zamienia. I się 4 pojawił. No ale nic, no ja nie chciałem stresu, więc... Tu one nie biją. Nie bijecie w ogóle, ziomki, więc... To będzie irytujące trochę walka. Jaką macie odporność? Małą. Nie, 60%. Dobra, to nie macie tak małej tej odporności. O Jezu, on nie umie na serio zabić nikogo. Dobra, to w tylnej linii celuj. Ty tutaj masz pewne zabicie. Zabij, żeby się jak najmniej rozmnażało. Na stunę macie jaką odporność? Macie jakąś. Stunuj tego. Nie! Przyzywają tego wielkiego, co? Serio tak robią? Ja nie wiedziałem o tym. O kurwa, to będzie długa walka, znowu nudna, ja pierdolę. Nie wiedziałem, że mogą na tym poziomie przyzywać, to mój błąd. Widocznie się już wkurwiły i przyzwały. Jezus, ja 4 jeszcze uderzysz. Ty mnie jeszcze kapłanką musisz. No macie takie ukryte, że się nie dziwię, że krytujecie. Wielki ślus. No ten już bije trochę. Ten już trochę bije. Dobra, już nie obrażam cię. Też... O, ja znowu się rozmnażają. I nie byłoby go, gdyby kapłanka trafiła, no ale... Na chuj trafić, że tak powiem. Robi przynajmniej tego. No leki zaraz do przodu, poleci i kurtynę znowu jemnie, tak się to skończy. Spróbuj go zestunować. Masz sporą szansę nawet, zajebiście. Jest taka długa, nudna walka, aż mi samemu się jej nie chce grać. Mój błąd, bo byłem pewny, że nie mogą się w dużą zamienić na tym poziomie. Ale widocznie chyba po pewnym czasie mogą. Tak to chyba wygląda. No i dwie kostki zmarnowałem. No Arlekin z czwartego miejsca tutaj przyszedł. Musiał przyjść, bo on skacze do przodu za każdym ataku. No nic, sorry za taką długą bitwę. Ale zgridowałem to jak zawsze i chciałem sobie stresik zdjąć. No niestety łopata, której chciałem uniknąć, bo nie potrzebuję jej. Ja mi się mapa przydała, bo nie chcę w pułapkę jakąś się wdupić. Cały czas tą pochodnię trzymał na maxi, chuj, nie mam tego zwiadu. Chciałbym iść na tego. W takim rozstawieniu na... Nie, nie chciałbym iść, bo nie mam kostki żadnej. Jak miał kostkę, to może bym na Shamblera poszedł, jakby się pokazał, ale nie mam kostki. Kostki do psa oczywiście. Dalej bez zwiadu. Zajebiście, dobrze, że unik przynajmniej.
O nie, jest to najlepszy skład, mogę to przemyśleć inaczej. Nie ma dużego damage'u takiego w jednym ciosie tutaj, poza kurtyną. Oczywiście poza kurtyną. Ale kurtyny używamy raz i raczej już ciężko będzie ją znowu raz użyć. Dalej bez zwiadu. Zajebiście, trzymasz tą pochodnię na max przez całą grę i... wyjebongo na to ma. Dobra, go i tak kurtyniarz zabije, to ty leć tutaj leć w takim razie. Chyba, że go przystunujesz. Nie, ty masz speeda 7. No może się ruszy przed nim, zobaczymy. Zestunuj tego w takim razie. No, zajebiście. Nie wiem jak to działa, na jakiej zasadzie to działa. Czemu ona się ruszyła na przykład przed tym. Wyjdźcie sobie w mojego tanka. On jest kurwa nieśmiertelny. Gryz. O Jezus, szybciej, serio się ruszył? No dobra, to mu nastakują trutkę. Dobra, to użyję bandażu. No, bo już ma krwawienie spore. Tu ma najwięcej stresu, ty masz... Spoko, pamiątki się przydadzą. O, po ładnie mi się kończą w ogóle, jak wziąłem 8 chyba. A tu jeszcze mam dwie sale mam. No Jezus, robaki. No nie ma sensu po wszystkim tutaj jechać. To trzeba szybko zabić. Bo te naznaczają, nie? Te plują. Te chyba mają większą szansę na chorobę, to jej się wolę pozbyć. Nie chcę choroby. On naznacza, a drugi gryzie, tak te pająki działają. Tamte też w sumie. Ta scena gryzie w niego. No i to będzie... trochę boli to. No już... dobra, zaraz jeszcze przeżyję. Ulecz tutaj, zajebisty krytyk, bo stresik zejdzie stresik, a tylko jeden miałeś. O, ma stuna niestety. Nie wiem jak można siecią kogoś zestunować, no ale... rozumiem muchę, ale nie człowieka. On sobie to jest duży pająk. Co on robi? No patrzcie na niego. Tak jak krytuje Maciejowska. Ty miasz tą buławą te robaki. Dobra. Dalej bez zwiadu. Dobra, i tak mam 4 te opaty, nie chcę iść naokoło. Będę szczery z wami, mógłbym mieć naokoło i ominąć tą przeszkodę, ale mi się tak nie chce. Bo tak ta wyprawa jest tak długa przez to, że nie mam nikogo, kto by tutaj bił damage. Czyli nie mówię, że ci bohaterzy są słabi, tylko po prostu brakuje takiego jebotnika. Kontynuuj, bo ile jeszcze miejsca mam. No nareszcie. Dobra, to mam tak dużo miejsca, to może na pociemności sobie dzisiaj potwieramy. Tu potrzebuję jednego antivenoma. I tak sobie chyba potwieram na ciemności, jeśli mam być szczery. O Jezus, taka niefajna walka na koniec. Po wszystkich jedź chyba, spróbuj to krawienie nastakować. O Jezus, nie dam Arlekina pierwszym. O Jezus, to będzie straszna walka. Oj, logopeda. Tego wolę zestunować, bo on ma coś takiego jak rozdarcie naznaczonych. A on się rusza przed nimi. Nie powinno tak to działać. Oni naznaczają głównie, te ziomki. Nie mają dużych dipsów, ale naznaczają i ten ziomek tego używa i... w ogóle jak przejebany są, to nie wiem, morda do góry nogami. Dobra, wrzaśni. Pójdziemy na obszarowy damage w tej walce. Uniki szybko się zmniejszymy. O, i tu zarazę będą rzucać. Dobra, to ja mam te fiolki, to... gryź dalej. Przecież jest 2 obrażeń. Ty dalej stunujesz, powiedzmy teraz... Dobra, ten ma naznaczenie, to się o niego nie martwię. To powiedzmy, że przystunujesz tego. Tu by się zaraz... ta... Dobra, krzyż dalej. Spróbujemy ich tak... Ile już mają? Już w ogóle nie mają tej szybkości. Czy ty musisz teraz grać? Nie musisz teraz grać, możesz kogoś dziabnąć. Dziabnij tego, już go dobije ta trutka. Taka długa walka, niefajna. To nie podoba mi się w ogóle coś takiego. O Jezus, oni teraz tego naznaczali.
No żeby ten, nie wiem, tego nie uderzył teraz na znaczenie. Nie wiem, w kogo on celuje, skoro ma dwóch naznaczonych. Mam nadzieję, że nie w łowczego. No, zajebiście. Może mu na Devdora może go sprowadzić. Dobra, nie sprowadził go na Devdora. Halo, lecz się. Halo, na ciba bandaż dam. Dobra, nie muszę ci bandaż dać, ale halo, leczonko. Mogę zrobić tak, że nim ucieknę stamtąd. No, mogę tak zrobić. O, teraz nie może w trzecią linię sięgnąć. Ty zestunuj tego paszczaka teraz. A ty dobij tego. No, wszystko przez to, że Arlekina nie miała pierwszej linii, tak to wolno muszę rozgrywać. Ale też daje radę, widzicie, po prostu gra trwa dłużej, ale efekt jest też dobry, no. No, tym to się zestrasz, za trzy tam go pogłaskał chyba, podstępny zamek. Dobra, gryź. Czy się lecz? Dobra, oni tak się ruszą ostatnio, więc możesz się uleczyć w sumie. Kapłanka cię jeszcze uleczy. A jak ten sam się zostanie, to ty tam skacz dalej. Znowu przeskoczył. On też sporo bije ten leki. To nie jest tak, że on nic nie bije z tego ciosu. Jakieś tam obrażenie ma. Ulecz mi tego, żeby już się tu z nim nic nie stało. Jeb, z maczugi. Dobra, jebnij sobie podstępny zamach za dwa. Za trzy. No, możemy jeszcze zgridować, jeszcze bardziej. No, mało HP ma ten łowczy. W sumie to też jest drugi poziom, więc... odporności na krawienie, no takie nic ciekawego. To co mi mówiliście, muszę zrobić. Wszyscy mają... A, wszyscy mają itemy już założone, to nie fajnie, mogłem tak nie zrobić. Co takiego, co mi się na pewno już nie przyda, mogę stąd wywalić. Szczerze mówiąc, to klucze. Odnie też mogę już wywalić. Tu jest szansa na zwiat. No właśnie, mapa. Dowiemy się przynajmniej, czyli są gdzieś walki jeszcze. A, tu fajnie, fajny zwiat, zajebisty. Dobra, to jebać to, już idę po ciemności w takim razie. Albo nie, zrobimy sobie kółko i potem pójdę po ciemności. No, z tego mogą fajne rzeczy, bo tu trzeba bandaż do tego. Miał być krótki run i znowu. Dobra, od następnego odcinka zmienię skład na taki, co to szybciej będzie czyścił. Palniemy sobie takie kółeczko, bo nie wiem, czy tu walka nie będzie. Jak będzie walka, to ja się nie chcę być w całkowitej ciemności, bo... już tak jest stres, ale no, oni będą mieli obrażenia zwiększone. Dobra, tą skrzynkę otwórz i tak jest pusta. Jest tu coś ciekawego jeszcze? Mogłaby tu być walka. Dobra, tylko to jest to. Ale nie mam bandaży. Nie starczy mi bandaży. Weź to zamiast tego. Tutaj potrzebuję antivenoma, nie? Albo klucza, ale chyba antivenom daje lepsze chyba efekty. Bandaże, jakieś tam gówno. No, będę wziąć ostatnie drzewo sobie. Tam może zaraza chyba tylko wejść, albo się może zranić. Albo choroba może być, nie pamiętam. Może być w sumie choroba, bo to jest jakieś stare drzewo, spróchniałe, to... nie wiem. Może się zesrać na tym na przykład. To chce, żeby miał chorobę. Ten gangplank w sumie, bo on i tak idzie odwiedzić. Tu jeszcze możesz normalnie otworzyć. Możesz wykurwić łopaty. Chociaż wody, bo wód mam mniej. Nie wiem, tam sobie zjedźcie sobie. I to otwórz normalnie. O, i tak były skarby. Zajebiście. No i fajnie sobie to postakować. Tu jest jeszcze popeczka jakaś. Chociaż na ostatnim odcinku... kurwa, kto tu? Łowczy ma dużo szans. 90%. Dawaj, łowczy. Dobra. Jesteś lepszy od Tomcia. No i koniec. Kończymy. Fajny ranik. I fajnie trinket. Są takie pospolite trinkety na krzyżowca. 10% HP max. To jest naprawdę dobre. Jak na pospolite, zajebisty item. No i 7,5 koła z takiej wyprawy zajebiście. Trochę herbików padło. Bez niczego. Szabrownik zatoki. Dobra. Ja się cieszę, że nie ma nic złego tutaj. Jeszcze sobie zobaczymy, co jest w tym. Ja wam nie mówiłem, ale zaupgrade'owałem sobie, po ostatnim odcinku zaupgrade'owałem sobie. Adrian się uleczył. I... wziąłem tą łuczniczkę, będzie się nazywać Lumoscate, ona jest do tego, do wyleczenia, bo ona będzie otwierać różne przedmioty i tego lepera też wziąłem. On też jest do uleczenia, niestety. No nic, no, to jest taka na przyszłość. Na przyszłość powiedzmy. Muszę to zrobić, salę pacjentów 20 tych potrzebuję, żeby mieć tutaj dwa odblokowane, bo tak to ja nie wyrabiam z ich leczeniem. Na przykład teraz bym musiał już Tomcia chyba walić, bo mu za niedługo ten rozrzut wejdzie. Ten ma dypsomanie już, mu się ten zasklepiła, że tak powiem.
ten dzienny potrzeba, Dismas jest zajebisty, ty jesteś ziomis, jesteś spoko, tylko ma strasznie, ma jakieś teperki takie chujowe. Ty to jesteś w ogóle rozkurwiator, Tomek, to cię zostawimy. Szwedzka ryba wioski na dzień trzeba, nic. Ten dypsomanie, dobra, zostawię ten dypsomanie, strać już, to będą tam otwierać coś w tym norowisku. Ty masz tę żądzę krwi. To boli głównie w norowisku, w sumie wszędzie boli, wszędzie mam jakieś statułki z krwią. Ty masz tego mięczaka. Nerwowość. Adriana weźmiemy na następną wyprawę, a teraz wyleczymy sobie... wyleczymy sobie... Kogo to chciałem wylepszyć? Res Heliosa chciałem wylepszyć, bo chciałbym wziąć na... na kolejną wyprawę go. Więc dobra. Idź się lecz. Tą rządzę krwi ci wyleczymy. Bo oni wtedy otwierają, no. Otwierają różne rzeczy i jeszcze mogą gorszą chorobę z tego dostać i wiecie, to jest takie koło... koło gwałtu, no mogę na to powiedzieć. Kogo tutaj mamy? O, awanturniczka, tylko że chujowa. Znaczy nie ma ani dobrego, ani słabego perka, tak powiedzmy. Fotomania, nic ciekawego, wycofanie, nic ciekawego. Nic ciekawego. Nic ciekawego, awanturniczki mi jeszcze brakuje chyba i strenta mi brakuje, nie? Żeby mieć wszystkich bohaterów, jakich mogę mieć dostępnych. Mogę ją tak wziąć, ale raczej ją wywalę, jak zobaczę nową, więc niech tak chodzi. Chujnia. To już sprawdzone wszystko. Brakuje mi po piersi. Jaka wyprawa jest dostępna? O! I możemy iść w next odcinku na nekromantę, bo na taki item właśnie czekałem. Hełm zniszczenia, 20 obrażeń. I powiedzcie mi, że to nie jest kurwa lepsze od jakiegoś przedmiotu, który wam cnotę kurwa zwiększa. To też jest fajne, dla kuszniczki nawet. Tylko ten unik trochę boli. Biegłość... O kurde. To też jest dobry item. Pospolity i 15% do biegłości leczniczych, zawsze coś. O, kolejny dobry item, ale średnia wyprawa. Kolejny dobry item. Kolejny dobry item, który aż tak nie boli. Kolejny dobry item. No, to jest taki problem teraz. Dobra, w tym odcinku to wszystko, pójdziemy sobie najpewniej na nekromantę w następnym, więc ja się z wami żegnam, zapraszam kolejny, trzymajcie się, cześć!